i niezmiennie witamy po walce kolejnego mistrza świata, mistrza Polski. Karol, gratulacje. Dziękuję serdecznie. Karol, niesamowity finisz. No, walka nie poszła po mojej myśli, ale jest wygrana 2-1. No, ale jestem z siebie dumny. Mocno się zawziąłeś, ruszyłeś do przodu i odrobiłeś straty. Owszem, owszem, bałem się, że znowu przegram. No i w końcu wygrałem. Potrzebna była ta dawka adrenaliny. Oczywiście potrzebna była, tak. No początek, tak jak wspomnieliśmy, nie był może wymarzony, ale później ogarnąłeś sprawy i ruszyłeś do przodu. Oczywiście, no ja przeważnie pierwszą rundę śpię, dopiero w drugiej się budzę, no i tak jak jest, tak było i dzisiaj. Przebudziłeś się, no twój przeciwnik po takim ostrym ataku trochę się pogubił, ty to wykorzystałeś. Oczywiście, to jest mój kolega kadrowy, bardzo go szanuję, lubię, no i ogólnie uważam, że walka była bardzo wyrównana. Kiedy kolejne starty? Kolejny start, nie mam pojęcia, chyba dopiero w nowym sezonie, tak? Wiem, że na hali jest Marek Piotrowski, obecność takiego mistrza dodatkowo mobilituje, prawda? Oczywiście, Marek Piotrowski to jest naprawdę żywa legenda. Serdecznie go pozdrawiam. Nie przeszkadzam, zmęczony troszkę jesteśmy, wracamy spokojnie na ring. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, chciałem pozdrowić Ożarską Szkołę Kickboxingu, moją mamę, tatę i całą rodzinę. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie i za krótka przerwa, dekoracje i wracamy na ring.